A więc widzowie, zaczynamy odcinek od tego, że walczymy, kto kupuje sobie nowego skina i zagramy dzisiaj trzy takie mecze, w których będziemy walczyć oczywiście między sobą, kto zgarnie kolejne pakiety, ponieważ mamy kozacką emotkę, mamy kozacki bodajże taniec, no i mamy Ewelę z nami, siemano Ewela. Wow, prawie weszłam w laser tutaj już, za dużo ludzi, trzeba ich tutaj jakoś wyeliminować, bo normalnie nie da się tutaj ruszać, ja w ogóle mam fajnego tutaj skina, pierwszy raz nim gram i jako jedyna nie chodzę po mapie, tylko jeżdżę. Ja nie wiem, czy to jest taki fajny ten skin, tak szczerze, mi by się w głowie tam coś tak kiełbasiło, że tak powiem. Fajny, mi się on podoba, w sensie wizualnie mi się nie podoba, ale najbardziej mi się podoba właśnie to jeżdżenie jego, to jest akurat fajne. Ojejkuś, bałam się, że tutaj mnie to zepchnie. Te kolce jeszcze są trzy najgorsze. Osoby. Dobra. Ja tutaj muszę się naprawdę mocno postarać. Naprawdę, daję z siebie wszystko. No bo nie będę ukrywać, że zazwyczaj Rafał wygrywa tutaj odcinki, jak rywalizujemy i mam nadzieję, że teraz on spadnie, wiecie, dużo wcześniej i że ja zostanę z jakimiś tutaj innymi ziomkami. No jak... A ty wąku! Może teraz w ogóle zobaczyć mojego... Rafał, razem jeszcze odpadniemy i tak się to skończy. Ale mnie zestresował. Zostaw mnie! Chciałem z tobą. Ej! Ja też mam serduszko, Wow, Rafał! Uwaga. Bo się okaże, że spadniemy razem tutaj w tej rundzie już. Patrz, ten ziomek Dominik, siemano, lecisz, Dominik, lecisz. Wow, ale mnie potygowało, czasami tak właśnie robi i... Jakiego miałem farta, Ewela. Ja też miałam farta. O. Dobra, przechodzimy do finału. Wielki finał i teraz się wszystko rozwiąże. Kto to wygra? Kto przejdzie dalej? Oto jest pytanie, słuchajcie. Ewela, chodź do mnie. Chodź na tych roleczkach. Nie. Wow, ja się boję czasami, bo ja mam te wrotki takie, nieprzewidywalne. No, że wjadę w laser się boję. Ej, ale to jest mega dziwnie to wygląda. Ty wyglądasz, jakbyś się w ogóle nie ruszała. To jest naprawdę mega, totalnie mega dziwne. Ciekawa sprawa. A fajną mam fryzurę takiego łysaczka. Wow, Ewela. Wow. Ej, Rafał, obiecajmy sobie, że się nie trolujemy, okej? Okay? Dobrze, nie trolujemy się od teraz. Ej, oni wszyscy spadną. Wszyscy... Co oni zrobili? Dobra, czyli tylko my. Dobra. Wow, Rafał. Ja nie chciałem strolować, ja po prostu chciałem, wiesz, przejść. Wow. Dobra. Tu już się zaczyna hardkorowo. Rafał, trzymaj się, albo spadaj, daj mi wygrać tego skina. Ej, nie możesz mieć tych skinów. To jest mój skinek. Widzę, że idziesz po mnie, tak jakby cały czas na to samo daje. Stoimy w miejscu. Dobra. Ej, tu trzeba uważać, okej. Okay. Ewela niech sobie pierwsza skacze w razie czego, nie? O, choinka. I szybciutko. Dobra, elo, spadaj, Rafał. Dobra, i co jest? Co tu trzeba zrobić? Halo? Elo, wygrałam! Nie wiedziałem, co zrobić. No i wchodzimy sobie do sklepu i mamy nowego skina. On kosztuje w ogóle 975 gemów. Szkoda, że to nie jest ta dziewczyna, bo bardziej by mi pasowała ta dziewczynka, ale nie pogardzę też takim gościem. Wybieramy go sobie. To jest pierwszy skin w ogóle w takiej tutaj formie, takiej, można właśnie po niej wiedzieć, że to jest anime. Zmieńmy sobie może tutaj kroczki, chociaż te kroki też mogą być fajne. Także Rafał, lecimy teraz, gramy o tutaj animację i tak szczerze nie mam żadnego pojęcia, jak ona wygląda, także mam nadzieję, że ja ją wygram i ją przetestuję. A teraz sobie zobaczmy mojego nowego skina i to jest w ogóle, patrzcie jak ja się wyróżniam na tle innych, mega fajny jest ten skin, jest dość duży, tą głowę ma taką duży. Ale w ogóle on jest mega duży. Ale wcale nie jest, chociaż na tle tutaj tej pielęgniarki to jest duży, dobra, jest duży. Mam taką wielką głowę i ogólnie jestem takim pulchniaczkiem, ale bardzo mi się on... Podoba mi się on, bo te skiny właśnie tak bardziej realistycznie... Rafał, bo nie zdążę. Realistycznie wyglądają i są takie słodziutkie, że tak bym powiedziała. No słodziutkie są takie. Także daję ocenę. Mi się mega podoba ten skinek, mega mi się podoba. Mi też się podoba, tylko fajnie by było mieć tę babeczkę jeszcze. Do ciebie by pasował właśnie ten gościu, a do mnie właśnie ta babeczka. Mamy drugą rundę. Ej, już z daleka ten skinek wygląda przekozacko. Zobaczcie na niego. Ej, ja też bym chciał takiego skina. Widzę, jakbyście chcieli, żebym ja go kupił, to wbijcie tutaj pod tym odcinkiem 1000 łapek, to Ewela mi go kupi, okej? Okay? Ewela, robimy taki challenge. Dobra. Możemy się tak mówić, ale jak mnie zostawisz w spokoju, jak mnie już ani razu nie podniesiesz. Ej, rzeczywiście jestem duża, jestem taka wysoka i w ogóle tutaj fajnie by było tutaj zdobyć wszystkie nagrody z dzisiejszego odcinka i mieć sobie już taki pakiecik. To by było w sumie fajne. Patrzcie się, jak mnie tutaj... Ej, prawie w lasery wpadłeś przez to. No, w ogóle ale to prawda.
Ej, ten, tutaj takie te kroki niebieskie z karnetu też fajnie wyglądają. Pasują tutaj do tego. Co tu się stało, Emela? Ja nie mam pytań po prostu. Nie mam pytań. Ej, tego nie lubię, tych kolców. Mega. Tak, bo jak źle się stanie, to czasami już nie ma co zrobić, bo się cały czas obraca. No i mamy finał. Rafał, jak myślisz? Kto teraz to wygra? Wydaje mi się, że to będę ja. No, dobrze by było w końcu coś wygrać. Ej, obstawiajcie w komentarzu, bo w ogóle ten twój skin teraz... Wiecie, jak to wygląda? Jakby... A to nie jest finał! To nie jest finał! Finał! Jest. Tak! Aha! No to dawaj, chodź tu. O, choinka. Wow! Rafał, przestań! Przestań trollować! Ty się trzymaj z daleka! Ty jakbyś chciał, to byś mnie już dawno wypuścił za ten, co? Ale to jest... Nie, to nie jest tak proste. Jak? Ja też mam to serduszko, tylko ja zanim znajdę to serduszko... Wow! 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 Oj, oj, oj. Wow! Na Rafał! Wow! Co ty mi zrobiłeś? To twoja wina! Wy na pewno jesteście ciekawi tej emotki. No ja oczywiście skina nie będę miał, ale kupię emotkę za 500. Mega droga emotka. Oczywiście tak to wygląda. I jeszcze mamy tutaj jedną rzecz. Musimy sobie ją ubrać. Emotki. To są emotki. Tu są emotki. Ej, która to była emotka? Mamy ostatnią... Nie, ja nie myślę, że ja teraz odpadnę. Prawie odpadłam na samym początku. Mamy ostatnią rundę. Teraz walczymy. Na pewno nie możemy być blisko Rafała. Rafał, ty mi daj... Daj żyć i pokaż lepiej tą animację, bo teraz walczymy o emotkę. Dawaj. Ale ja muszę przejść, żeby wiesz, muszę wygrać grę, także dobrze by było aha, wygrać gierkę. Aha, to jest na sam koniec. Myślałam, że to jest tak, co wiesz, co możesz użyć i tańczyć na przykład tutaj. Okej, okay, dobra, czyli Rafał to ma taniec na sam koniec, a teraz walczymy o emotkę wkurzoną, także fajnie by było wygrać i później wysyłać, jak coś pójdzie. Ło! Ej, no gość mnie kopnął i... Nie. No to oczywiście pasuje mi wygrać tę gierkę, żebyście mogli zobaczyć również animację, więc teraz postaramy się to wygrać i wynieśmy tutaj ziomeczków. Oj. Ej. Oj. Dobrze, że wygrałam tego skina na samym początku, bo w sumie była to najlepsza... Ty się tylko nie skuj tam. Najlepsza nagroda i ja tutaj... powinnam mieć ja tą emotkę, bo ta emotka jest taka wkurzona jak ja teraz. Patrzcie, to tylko chodzi i szuka gości, żeby zabrać ich. Ej. Nie, już odpadniesz. A, widziałem. Ale było blisko. Było mega blisko, ale jest dobrze. Gościu spadł z tego. Z przodu z mapy. Jest co dobrze. Jeszcze jedna osoba i mamy finał. Masz finał, gratulacje. Easy. No i lecimy, widzowie, dalej. Lecimy dalej. Dobrze by było wygrać. Wtedy zobaczymy animację. Ona też chyba jest po przejściu, ale tego i tak wy nie widzicie. No dobrze by to było wygrać. Ewela, jak myślisz, wygram czy nie? Ja myślałam, że ty przeskoczysz i śmiałam się tam wcześniej, że ktoś spadł z początku mapy i ty byś to samo zrobił. Myślę, że przegrasz. Czyli zobaczcie, nie dość, że przegrałem, to jeszcze wygrałem, ale animację mogę wam po prostu tutaj pokazać. Tak wygląda animacja. To jest takie coś z Naruto, coś takiego. I teraz przechodzimy do drugiej wygranej, czyli kozackiej emotki, o której Ewela nie wie, że to jest tak naprawdę dobrze dla niej. Zaraz zobaczycie dlaczego. Czyli teraz gramy o honor. Tu w sumie jest najważniejszy mecz, także full skupienie, dawaj tą emotkę, Rafał. Ej, dobrze by było, żebym ja to wygrał też. A teraz właśnie o co my gramy? O honor, tak? Honor! No to dawaj, chodź. Ej, ja też mam tutaj serduszko i ja tutaj poćwiczę poza odcinkiem i nie zawaham się go użyć. Ej, dawaj, robimy taki, przechodzimy do maksymalnego poziomu. Do mega trudnych, dobra? Ciekawe, jakby to wyglądało, jak ty byś trollowała. W sensie... A, tak myślałam, że jakbyśmy przeszli jakoś daleko czy coś. Ja mam to serduszko, tylko ja... wiesz, jaką ja jestem sierotą. Ło, przepraszam, nie chciałem w ciebie. Wow, jakim cudem ja przeszłam. Runda numer 2, a właśnie ja zapomniałem. Ej, ja nie ubrałem emotki, Ewela. Zapomniałem. Ja no to mamy przypał. Mieliśmy zobaczyć, jak wygląda nowa emotka. I w ogóle jakie mam małe nóżki. Ja się tak ten, zająkałam. Tak, małe nóżki. Ale naprawdę małe mam nóżki. Malutkie. Rafał, karma wraca, pamiętaj. I jeszcze chcąc, żebym ja spadła, spadniesz ty. Obiecuję ci to. Ja się bardziej przejmuję, żebyś ty mnie nie dogonił i ja uciekam przed tobą i nie skupiam się na gierce, tylko na Rafał, dobra, stój teraz w okolce. Przepraszam.
Ej, wow. Przestanę cię trollować, jak widzę, napiszą, żebym przestał. A jak nie, to widzę, piszcie, żeby jeszcze więcej. Mamy finał, Rafał. Jak myślisz? Czy tutaj strolujesz mnie i przegram? Ja myślę, że tak. Ej, teraz cię nie trolluję. Teraz cię nie trolluję i musisz wygrać, Ewela. Dobra. No, a biegasz za mną jak normalnie mucha za smrodem. No, ale nie trolluję cię przecież, nie? Ej, nie ma takiego powiedzenia chyba, co? Mucha za smrodem? No. Chyba gorzej się mówi. Weź tych gości tam spychaj, Ania. Ej, bo w ścianę wskoczyłeś. Widziałam to, Rafał. Op! Wow! Ale to przez ciebie, bo ty... Nie chciałem. No, patrzcie, tak mu ufać, tak mu ufać właśnie. Gramy teraz o honor. Ja mam duży brzuszek, także łatwo mi jest rozwalać tutaj te... klocki. Chocki, klocki. Nie chciałem, chciałem przejść przez ten. Naprawdę. No, a ja nie chcę tutaj... Dobra. Jest dobrze. Jest dobrze, ale w czym? No, że jesteśmy na dobrym poziomie tutaj. No, a dużo osób jeszcze zostało. I, ale te boty, jak one przeżyły do teraz jeszcze by tam... A, one teraz odpadają i my zostajemy, Ewela. Ja za tobą będę tu chodzić. Ja się boję, że skoczę w ten, wiesz, na bardzo do przodu. Ale mnie pomiatało. O, hop. Oj, tu trzeba po kolei hop. Teraz. Wow, udało się, Rafał. Wow, też, dobra, teraz od tej strony. Hop, hop. Jest. Nie, nie. Nara, nara. Co za jeden fałszywy rugi. Dobra, no więc co widzę, to by było na tyle. Wbijajcie na ten odcinek koniecznie i trzymajcie się na razie. Piona.